Święty Paweł mówi do Efezjan Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Źródłem jedności, według tego, co mówi święty Paweł, jest więź, jaką jest pokój i Jedna nadzieja i jedno powołanie. Naszym powołaniem jest więź z Bogiem. I ta więź z Bogiem przynosi nam pokój. Pod warunkiem, że mamy więź z prawdziwym, żywym Bogiem, a nie tylko spełniamy w sposób jakiś taki znerwicowany mm, samą tylko religijność, same zewnętrzne gesty religijne. Ale właśnie. To, czy mamy prawdziwą więź z Bogiem, y, można zobaczyć po tym, czy w naszym sercu jest pokój i nadzieja. Bo spotkanie z żywym Bogiem, odczytanie powołania do więzi z Nim, odczytanie powołania do bliskości z Nim, inaczej to nazywamy powołaniem do świętości, odczytanie i realizowanie tego powołania do bliskiej więzi z Bogiem, to, czy to odczytujemy i czy to realizujemy, Właśnie możemy zobaczyć po tym, czy w naszym sercu, w miarę zbliżania się do Boga, jest więcej pokoju, więcej nadziei. Nadziei, która pochodzi od Niego, która nie pochodzi od tego świata, która nie wynika z tego, że zła, że jeżeli zła się będzie działo mniej, to ja będę miał więcej nadziei, albo jeżeli coś się na zewnątrz przemieni, dopiero wtedy będę żył nadzieją. No nie, rzeczywistość dookoła jest jaka jest i ona. Może się nie zmieniać, być trudna, ale dzięki więzi z Bogiem może rosnąć w naszym sercu doświadczenie Bożego pokoju i doświadczenie nadziei. Nadziei, która jest paschalna, nadziei, która wynika z tego, że zło nie ma ostatniego słowa, że ostatnim słowem nie jest śmierć, tylko życie. Ostatnim słowem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Nadzieja, która wynika z tego, że Chrystus zmartwychwstały, prędzej czy później. Całe złotego tego świata przemieni, bo on pokochał grzech, szatana i śmierci, i tylko do czasu świat będzie istniał, tylko do czasu my ludzie będziemy ten świat psuć, ale przyjdzie taki moment, kiedy cała ta nadzieja na nowe życie, na szczęście, na miłość, na nowe niebo i nową ziemię się spełni. Ten moment nazywamy paruzją, powtórnym przyjściem Chrystusa, kiedy Pan Bóg powie: Stop, już więcej nie będziecie psuć tego świata. Krzywdzić siebie nawzajem. Ja tak lubię o tym myśleć że, myśleć, że przyjdzie Chrystus, zaora ten świat i uczyni nowe niebo i nową ziemię. Niech to przyjdzie jak najszybciej.